Witajcie, myszki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Harzem na akcji Land of Rising Sun, jako oczywiście Japonia. W ostatnim odcinku dopiero co zaczynaliśmy i stworzyliśmy super fajną frakcję, po czym nasi sojusznicy zaczęli zmieniać ideologię i jedyne co to Litwa została bez niczego, że w sumie zamieniła się w królestwo. Ale jest nadal z nami frakcji, więc jest fajnie. Więc póki co naszym jedyną możliwością jest zaatakowanie Rosji. Też próbuję tutaj sobie pobudować supply huby, żeby moje dywizje nie umierały aż tak szybko. No i jeszcze wspieram tutaj rozwój Mandżurii, więc powinno być w miarę w porządku póki co. No też nie podoba mi się, że będziemy mieć późniejszą wojnę z Chinami, bo wiadomo, że Chiny są dosyć mocnym przeciwnikiem, ale musimy się po prostu zaakceptować to, że nie będzie aż tak łatwo. Okej. Ty to możesz wrócić tutaj na kontynent, bo to nie jest miejsce dla ciebie. W ogóle dla nikogo to nie jest miejsce. A dwie dywizje tam się udały, o właśnie. Okej. Tutaj niech wszystkie te dywizje będą. Tak, na razie niech się wszyscy ćwiczą tutaj. Ponieważ niestety, ale nie mamy nic innego, innych możliwości. Okej. Dobra, wysyłamy kolejnych. Bronią naszych wybrzeży. O, nosi los, ależ dużo ich się wystawia. Możemy ich wystawić tak już od razu, bo to wtedy nie będzie problemu aż tak dużego. Po prostu im ekwipunek szybko wróci, no właśnie. Okej, możemy to zrobić. O, Bułgaria idzie do Antanty. A my na razie nic. Sowieci, oni są na naszych granicach i na nas drapią. To jest podejrzane. Ale wygląda na to, że randomowy AI wybrał po prostu, że Sowieci są Sowietami, więc to może być problematyczne. No ale zobaczymy, jak to będzie. Póki co buduję tą swoją armię potężną. Na pewno by się przydały dobre dywizje Mountaineersów. A żeby były dobre dywizje Mountaineersów, to muszę najpierw je trochę napakować różnymi rzeczami. Takimi jak, nie wiem, dywizje Mountaineersów. Okej. I coś takiego już powinno być w miarę. Okej. Dobra, dwie dywizje się produkują. Tutaj lepszym będziecie mieli więcej zapasów. No i Austria została wpłynięta. Okej. Szybka kolej. 14 dni. Nie powiem, naprawdę szybka. A my... czy coś tutaj nie mamy? Możemy sobie jakieś bonusy też tutaj wziąć. No i w sumie mamy w miarę dużo bonusów do Mandżurii. No, nie powiem teraz, to my naprawdę trochę wybustowaliśmy Mandżurię. Plus jeszcze mamy o to, więc to naprawdę dosyć dobre bonusy. I wiecie, jeszcze tutaj mamy wszystkie rzeczy, więc też szykuje nam się w miarę okej. Przyszłość. Okej. Tutaj wysyłam was, a wy tutaj i te dwie dywizje. I gdzie wypłyniecie? Oczywiście wypłyniecie do Mandżurii. Jak to wygląda z tym? No już trochę nam pomagają w budowie.
W namierze ja po prostu chcę, żeby oni mieli to, żebyśmy po prostu nie umarli na pierwszym etapie wojny. Okej. No teraz to się nam pojawiają te dywizje. Nie powiem. Co tutaj możemy porobić? Możemy dać tutaj dla naszych marionetek. Jak im dajemy, to też część wraca do nas. Ale widzą, że Niemcy coraz bliżej są wojny. No niestety przez to, że what? Okej, nie wiem co to było. To nam się dokładnie pokazało. Ale to mi się nie podobało. Coś komuniści zaczęli robić. Okej. Wy to ćwiczcie, bo czyli waszych dywizji to jest tak słabo. Słabo macie z tym. Okej. I co tutaj możemy porobić? No jakieś małe bonusiki. Patrzę, co tutaj możemy porobić. Udałoby się jakoś już podatakować. Na nasze nieszczęście musimy poczekać, jak Niemcy zaatakują z Rosję, bo inaczej to nic tutaj nie widzę, żeby było możliwości dla nas. Okej, ćwiczcie. O, masz rozwiązanie. Gdzie tu? I to chyba była ostatnia dywizja. Słabsza. Tak, to była ostatnia. Teraz w sumie możemy tutaj dywizję wziąć, tylko że zapomniałem produkować antitanków. Co może być problematyczne, nie powiem. Luksemburg skapitulowany, to chyba Niemcy coś. Niemcy coś tam Sikomout robią. Okej, no niestety złapali naszego agenta, nie mamy więcej agentów. Taki problem. No musimy coś zacząć ulepszać. No i wygląda na to, że Niemcy zaatakowali tą frakcję, tylko że Jugosławia właśnie poszła w rozbijanie siebie, co w skrócie oznacza to, że nie są zbytnio w stanie nic porobić. A my już tutaj trochę sobie porobiliśmy dywizji, bo tutaj nową armię możemy. Okej. Bałem się, że wyślemy go do Mandżurii. Tak. I teraz jest problematyczne, bo w sumie wydaje mi się, że nie byłoby aż tak źle z zaatakowaniem Rosji na samym początku, ale nie sądzę, żebyśmy byli w stanie dosyć w miarę ich trzymać. Dlatego chciałbym, żeby Niemcy trochę już się do tej wojny dołączyli. Okej. Co tam nie jedź. Okej.
Jak to wygląda tutaj w miarę ok. Tutaj możemy zacząć robić. Bo wiadomo, że Syberia to będzie po prostu wielka tragedia, żeby przez nią przejść, nie umierając zbytnio. Więc musimy sobie jakoś to ustalić. Ok. Mają wojnę domową. Możemy dołączyć do waszej wojny? Nie, nie możemy, bo jest 50%. Czekajcie, wy... No, ma silosy. Nie cierpię tego. Naprawdę powinniśmy ich wspierać, ale ci dołączą do naszych przeciwników. Jeżeli oni dołączą do przeciwników, to będziemy musieli się zająć nimi. To nie powiem, te drzewka mają swoje wady. Okej, Kaltuk. Powiem szczerze tak. Do was to nawet nie dopłyniemy. Więc nie będziemy tutaj was wspierać. Ale może, nie wiem, Litwa dołączy, o właśnie. Litwa i Łotwa dołączy i one was wesprą. Póki co możemy to zacząć robić. Teraz zróbmy jeszcze jeden cel narodowy i wtedy będziemy już szli. O, nie mamy Korei i... A, w sumie mamy Koreę, ale tutaj muszę mieć kontrolę nad nią. Okej, co w ogóle się dzieje? Czy oni po prostu dostają tutaj boosty, że tutaj komuniści boostują? Możliwe. Dobra, póki co wydaje mi się, że już możemy szykować się do wojny. No, idźcie tu. Idźcie tutaj. Tutaj nie mamy żadnego połączenia. Możemy przestać was ćwiczyć. No i wygląda na to, że będziemy mogli już się rozpocząć atak na Rosję. Co tutaj możemy porobić? Możemy jakieś ulepszenia do przodu, albo może gospodarcze ulepszenia? No właśnie. A więc póki co jedyne co możemy robić, to patrzeć, jak oni zamieniają się w... Nie są już komunistami, o Jezu. Jak się zamieniają w nich. No i co najwyżej później my ich zaatakujemy. Możemy poczekać w sumie, jak oni tam dołączą i zaatakować ich później. Więc pytanie jest, czy wy dołączyliście? No w sumie chyba dołączyli, ale... Chyba nie dołączyli do frakcji. O! Mają nawet, że mogą... mogą zrobić frakcję z nami. Ciekawe. Wysyłamy tutaj. Wygląda na to, że Chińczycy w miarę nam pomogli z zapasami. Ale my już za chwilę będziemy mogli tutaj rozpocząć wojnę. Okej, w takim razie możemy rozpoczynać. Nie jest to jakoś jakoś dziwne. Dobra, jedyne co to musimy nasze samoloty znaleźć. No, ich to zbytnio nie mamy dużo. Nie powiem. Nie powiem, trochę słabo nam poszło z ich produkcją, ale powinniśmy sobie poradzić w miarę, okej. Antyniusów niech porobimy. To
też jakieś ulepszenie. Możemy to zrobić. Co za flaga? Kto to jest? Kingdom of Livonia. O Jezu. Kingdom of Livonia. A, bo wy poszliście w coś takiego. Jestem waszą marionetką, czy co? Nie. Co tutaj jest? Kingdom of Livonia has war against... A, czyli mamy przeciwko tym. Dobra. W takim razie już tam się gromadzimy. I co to jest? Master of China. Tak. My jesteśmy tutaj mistrzami Chin. Przynajmniej ten mod dodaje trochę OP modyfikatory, więc to jest jeden plus tego, że zaatakowanie Rosji, a później i pokonanie, żeby zaatakować Chiny, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Okej. Tutaj bonusik. I co teraz? Teraz czekamy, czy już w Korei wrócił was przywódca? Nie, jeszcze nie. Już nie będzie. Czy musi? Czy... Okej, okay, tutaj. Śmieszne, że będziemy po prostu mieć Koreę, która jest komunistyczna i będzie po prostu... Będziemy ją kontrolować. Trochę śmieszne po prostu według mnie. Jak to wygląda z tym? No, mają w więzieniu go, ale nie powiem, to mało nasz problem. Okej, okay, w takim razie atakujemy. Powiem szczerze, boję się, że oni tutaj wezwą właśnie część naszych sojuszników, których nie chcemy, żeby była. Okej, okay, tutaj nas... Wiecie co? Słabo, że to zrobiliście. Bo możemy dosłownie zrobić o coś takiego. I bum. I koniec waszej floty. Okej. Więc wygląda na to, że powoli się przebijamy, ale to jest takie powoli, bo powoli. Okej, przebijamy się przez cieśninę, to znaczy, że jest dobrze. Okej. Dobra, wygląda to z mojej strony w porządku. Oczywiście mamy tutaj pewne braki w zaopatrzeniu. Ale niestety tak będzie wyglądała ta wojna. Że nie będzie mieć dobrego zaopatrzenia przez większość czasu. Jej, Władywostok upadł. Jej. Jesteśmy szczęśliwi. Okej, okay. O, połączyliśmy fronty. Bardzo dobrze. I jak to wygląda na morzu? Wygląda to tak, że moje statki aż tak bardzo nie... jednak aż tak dobrze nie działają. Okej, okay. Dobra. No, przejęliśmy już tą część, taką najważniejszą, żeby przejąć. Więc jest dobrze, nie jest źle. Trudno mi to opisywać, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, tyle razy atakowałem Rosję i Japonię, że to jest po prostu takie, no a teraz, tak nie wiem, godzina patrzenia się na to. Masterpiece. Absolute Cinema. Okej. Okay. Możemy się zająć tym. Ile stracili? 200 tysiaków. Co naszych 100? Nie jest aż tak dobre. Czy coś tutaj jeszcze ważnego?
Nie wiem, ale udało nam się okrążyć część. Dobra, wiecie co? Damy wam już mega agresywne. Się zajmijcie tymi okrążonymi. I dosłownie wejdźcie do portu i okrążenie. Właśnie. No i tutaj też w miarę duże okrążenie. No jak już tutaj sobie poradzimy, to dodam Mengjiang do wojny, bo na pewno będziemy musieli zaatakować Mongolię. Więc zajmijcie się tym okrążeniem i zobaczymy, ile stracili wtedy Rosjanie. Ile straciliście? No, tak tyle. Okej, nie aż tak wiele. Okej. Więc nie taki rozkaz, tylko nieco mniejszy. I wy zaatakujecie Mongolię. I w takim razie możemy dodać Mengjiang do wojny. Okej, nie widzę po swojej stronie Polskę, więc to mi się nie podoba. Co się stało z Polską? Polska odłączyła się od nas i reszta padła. Kim jest Polska? Polska jest z United Kingdom. Dobra, widzę, że mój wielki atak z tej strony kompletnie rozwalił Rosjan. Okej, ekspert bardzo chętnie wezmę te jakieś rzeczy, ale już tak bardzo nie są niepotrzebne. Polska skapitulowała. O, Niemcy! Jej! Niemcy, jakbyście mogli dołączyć. O, i teraz Finlandia jest z nami. Jej! Podobają mi się te frakcje. Tak. Wydaje mi się, że w tej sytuacji to na pewno jest odpowiedni moment, żebyśmy to zrobili. Dobra, możemy sobie to zrobić i nasza marynarka, wy możecie wrócić do portów. No tak naprawdę to teraz już nic tutaj nie ma ważnego. Okej. Wygląda na to, że Sowieci już aż tak dobrze nie idzie nam z nimi. I okej, kogo możemy zaprosić? Możemy zaprosić Szwecję. Ciekawe, ale zapraszamy was. Nie, z kim wy jesteście w broni? No, trochę was jest mniej. Okej. Przynajmniej zaprosiliśmy Szwecję, to... to coś da. Okej, dywizje kolejne. Dawajcie na front. I co my teraz możemy porobić w głównej mierze? Dosłownie wydaje mi się, że możemy po prostu nasze dywizje manualnie tutaj prowadzić. Okej. Dajcie mega agresywny, bo widzę, że aż tak dobrze nie idzie. Co tutaj jest? No nam trochę brakuje, no ale to właśnie jest ten problem, że no nie mamy tych. Musimy pociągnąć kolej. Ciągnięcie kolei naprawdę w jakieś takie głupie miejsca nie jest to najlepsze rozwiązanie. Okej. Woli się buduje. No i mamy w tych miejscach. Ale szczerze to mało zmienia. Okej. Dobra. Supply hub.
Pamiętam? No właśnie. Niech się tutaj pobudują. No i... To nie będzie najszybsza budowa świata. Okej, jak to wygląda? Okej, czy wreszcie Niemcy zatkują Rosjan? To jest ważne pytanie. I chyba na to odpowiemy sobie w kolejnym odcinku, dlatego że obecnie nie widzę Kim Il-sung teraz władzy. Tak. Ciekawe, co się stało. Więc wydaje mi się, że w kolejnym odcinku to zrobimy, dlatego że jak sami widzicie, teraz rozpoczęła się bardzo, bardzo długa wojna, a nasi sojusznicy... sojuszników już po prostu nie ma. Zniknęli. Zapadli się pod ziemię. W ogóle możemy włączyć sobie to. No, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Z wami Traol. No to, cześć!